Halo, halo, siemanko, witam wszystkich bardzo gorąco w kolejnym odcinku z God of War i lecimy dalej. Słuchajcie, w tym miejscu sobie dokładnie skończyliśmy i teraz tak, stamtąd przyszliśmy, więc prawdopodobnie ta dźwignia czy to pokrętło służy do otwarcia właśnie tej bramy. Dobrze, tak, dobrze myślę. A teraz pytanie, do czego służy to? Pyk. Aha, prawdopodobnie trzeba to... Aha, prawdopodobnie trzeba to rozwalić. Tylko pytanie tak, czy jak ja to rozwalę w ten sposób... Widzicie. A zróbmy to tak, cyk. No właśnie. Ach, i to nadal zarasta. A nawet, jakby co, to ja tutaj nie mogę przejść, ale to prawdopodobnie przez to, że właśnie tutaj są te pnącza. I coś mi się wydaje, że trzeba zniszczyć i jedno, i drugie za jednym razem. Pytanie, czy to trzeba zrobić szybko? Zróbmy tak, pyk. Jest, udało się. Świetnie. Myślałem, że też trzeba zrobić to w ten sposób, że ten topór musi wrócić i jakoś przebić je na zarazem. Okej, okay, a cóż to jest w zasadzie? Dobra, trzeba było nie dotykać. O! Okej. Okay. Panowie. Okej. Okay. Okay. Ja go nic nie widzę. Dobra, najpierw jednego. Okej, okay. Rozumiem, że... O Jezus Maria! Ojcze! Spokojnie, damy radę. Ja specjalnie chciałem sprawdzić, jak działa ten klejnot. I już widzę, że on jest jednorazowy chyba. Tak, on jest jednorazowy. Dobrze, nie udało nam się nie zginąć. Teraz tak, czerwone... Ej, no bez jaj! No byłem... Ej, byłem daleko. Specjalnie, kurczę, nawet... Specjalnie nawet się nie ruszałem. No to spoko. No to spoko. Specjalnie się nie ruszałem, mówię, a, będę daleko, walnie tym toporem gdzieś tam przede mną. A tutaj proszę bardzo, walną we mnie, kochane hitboxy, jak ja je kocham w krach. Dobra, jeszcze raz w takim razie. Zobaczmy, cóż tutaj ciekawego wyskoczy. Jeszcze raz to samo? No to panowie. Że bijecie razem, tak? Ja wiem, że ja mogę ten pomarańczowy pasek odbić, jak mnie atakuje, ale na razie poczekajmy. Mogę już ruszać. Ja wolę rolować. Nie udało ci się. No i teraz zostaliśmy tylko ja i ty. Oczywiście, że najlepsza opcja... O! No, teraz mogło się nie udać. O! A pięściami? No, możemy mu coś nabić. A może bym tak go zlokował? No. Nie trafiłem!
pierwszy. W pięknym stylu wykończenie. Tak właśnie to się robi. Pytanie tylko, co oni wydropili. Pytanie, czy ja mogę dotknąć tego jeszcze raz? Nice. Pył światów. Legendarny przedmiot. Substancja pochodząca z głębi szczelin w osnowie świata. Ładne słowo. Osnowa świata. Dobra, lecimy dalej. I prawdopodobnie dzięki temu będę mógł rozwalić te... Ej. Przez jedno i drugie poproszę. Dziękuję. I dzięki temu mogę prawdopodobnie teraz mieć perspektywę na zniszczenie tego. Ładnie. Cyk. Hej, to może być cenne. Łupy wyjątne. No, prawdopodobnie tak. Tylko teraz chciałbym zejść tu. I to mi dało dostęp do tego, co jest tutaj. A co jest tutaj? Wygląda ciekawie. Idziemy. Oczywiście, że tak. Aha. Kolejne zagadki do tego, żeby dostać się do tego... Okej. Są trzy, jakby te bulwy. Chyba muszę wszystkie trzy naraz zlikwidować. Dosyć szybko się zawiązują, więc pewnie muszę zrobić tak, żeby je trafić zarazem. Czy ja mogę to ustawić w jakiejś takiej konkretnej... Okej, wygląda jakby miało być... A to nie jest tak, że ja to mogę zablokować w konkretnym momencie. No wygląda to tak, jakbym teraz mógł to ściąć, ale... No problem jest taki, że nie widzę tej trzeciej. A ja nie mogę puścić tego koła, bo inaczej... Ja nie mogę puścić tego koła, bo inaczej nam to wszystko się... Chyba, że to koło mogę puścić i będę musiał konkretny moment uchwycić. Ajajaj. Czyli one wracają. Kurde. Nie jestem w stanie ogarnąć, jak one wracają. W którym momencie one gdzieś tam wracają. Bo jeżeli ja tak naciągnę... O! Teraz puszczam. To było możliwe chyba. Czy ja jestem w stanie stąd w tamto strzelić? Tak. Więc w takim razie to chyba mi się wydaje, że w ten sposób trzeba zrobić. Naciągnąć. Jeszcze raz. Tak, żeby one ze sobą były na linii prostej. O, w tym momencie, tak? Tylko, że muszę mieć czas na wycelowanie. Nie, no serio. Nie przeleciało, bo to... To jest w ruchu cały czas. Dobra, jeszcze raz. Okej. Chyba, że inaczej. Jeszcze inaczej. Wrzucić tam od razu topór i zrobić tak, żeby on wrócił do nas, przecinając te, które się roszady robią. Nie! Serio! Jaka ściema! Czy naprawdę ja nie jestem w stanie stąd... Jestem w stanie, tylko że muszę tutaj stanąć, tak? Dobra. Zręcznościowe. Mniej logiczne, a bardziej zręcznościowe. Mam mało czasu. Okej. Okay. Dałoby się możliwość zrobienia takich dwóch kółek. No nie no! Seriously! Do luchu stoję! Mnie zaraz coś trafi. Imbecylu, kurde! Seto, ogarnij to! Za daleko biegnę. Tu. No! Ta nóżka mi tym razem przeszkodziła. Spokojnie, spokojnie, spokojnie. Zaraz będę miał to w dupie i wrócę tu kiedy indziej.
Dobra, mam to w dupie. Nie chcę mi się z tym dupić teraz. Ja tu muszę, kurde, światło świata i wszystkiego innego zdobyć, a ja się będę dupił z jakimiś naroślami. Czy brzylakami, bulwami, czy innym ciulstwem. Za mną, Atreusie. Przepraszam. Już idę. A, to jest miejsce... Kurde, wygląda trochę jak... Okej, i to jest R. To jest nic. To jest nic. To jest nic. To jest C. Okej, brakuje nam jednego. Nie. To jest R. To jest nic. To jest nic. Co jest... Na co? Czekaj. Dobra, czyli jeszcze jedno muszę dziś znaleźć. Kurde, no naprawdę nie trafisz? Dobra, ruszam się jak... Okej, to nie jest nic. Na co? Na co? Gdzie jesteś? Na co mam spojrzeć? Młody. Jeszcze nad wejściem jest! No i to rozumiem. Dobra, czyli tak. Nad wejściem... Chyba to... No i takie to ja rozumiem, a nie jakieś kręcące się bajery. O, i dobrze, że tutaj przyszliśmy, mamy jabłko Idun. Jeszcze tu wrócimy. Jeszcze pamiętasz, ojczulka. O! A teraz, zaraz. A nie, okej, dobra, tędy wybiliśmy. No bez jaj. Już zdążyłbym. Dziękuję. Chodź, mały. Wracamy na łódkę. Jedziemy po to światło. Bez przesady. Ileż można kurde znajdkować? Jak czeka nas przygoda. A prawdopodobnie tam jest coś złego. Bo, przypominam, walczą tutaj te świetliste elfy z ciemnymi elfami. Tylko pytanie o co? O to światło? Jak ono im wszystkim jest potrzebne? Co jeszcze chciałeś powiedzieć o wojnie? Ty sporo o tym wiesz. Prawda? Wojny toczy się w dwóch celach. Przetrwanie lub zysku. Bitwę może wygrać lepsza armia. Niebieskie drzwi! To musi być wejście! Chodźmy! Ostrożny chłopcze. Nic odkrywczego nie powiedział nam, że bitwę może wygrać lepsza armia. Co to jest? Most zniknął. Zakryli kryształ tym czymś. Czemu? Aby zatrzymać posiłki. O, come on, serio? Dobra. Dzień dobry panom. To wybucha naprawdę? I jeszcze jeden i jeszcze raz. Kolejny wróg wad! No ej, Ostrożnie! Panowie? No! Młody! Panowie, prosicie się o pierdziel. Złapałem wroga! Bardzo ładnie. Arteusie. Odskakują. Strasznie są. Strasznie są. Twarde. Za tobą! Sami siebie też są w stanie rozwalić. Młody. Nie odpychaj tatusiowi celu. Dobra, wkurzyłem się, stary. Wkurzyłem się. Wiem, że to jest... Nie ma sensu, bo zostałeś tylko na małym skrawku HP, ale mnie zdenerwowałeś. Zrobię nawet tak, bo mnie zdenerwowałeś. Uderzę w ziemię. Nie patrz na tatusia, jak się denerwuje, okej? Nie patrz na tatusia, jak się denerwuje. To zawsze... szkodzi.
Okej, ale odzyskaliśmy sobie troszeczkę szału. Co to jest? Może naprawimy most tam z dołu. Dobra, coś się stało. Tak sądzę. Też tak sądzę. Serio, następni. Panowie, akcja jest taka. Pyk. Akcja jest taka. Pyk. Za to, uważaj! Przecież nie zaraz. Tak, tak, tak. Dobra. Panom teraz bym tak. Potrzebował pomocy twojej malutki. O właśnie. Żeby koledę zabrać, widelec i go stąd wyrzucić. Spokojnie, spokojnie, tatuś wie, kiedy jest ranny, a kiedy nie, okej? Okay? No. Tylko szkoda jest... To nie miejsce dla nas. Nie miejsce i nie czas, kolego. Bestiariusz. Co tam nowego wpisane jest o ciemnych elfach? Ciemne elfy lubią atakować całą grupą. Ojciec może rozbijać ich rój mocnymi ciosami lub parowaniem. Świetnie. Tylko, że tatuś już nie ma zdrowia. Chwila. Łączone razem przypominają runę. Jaką? Ale to bez sensu. Chodź, wróćmy do misy z piaskiem. Do misy z piaskiem? Czy ja jestem w stanie teraz wyczarować mostek dzięki misie z piaskiem? Wiedziałem, że ona będzie jakaś ważna, bo jest na środku. Prawdopodobnie jeszcze z perspektywy, jak na to spojrzymy. To już w ogóle. Zobaczcie, kilka rzeczy się podniosło z wody. Co jeszcze chciałeś powiedzieć o wojnie? O, dobra, dawaj, ale wojnę wygrywa ten, kto jest gotów poświęcić wszystko dla zwycięstwa. Jeszcze coś chcesz wiedzieć, młody? Ojcze! Kolumny i pierścień tworzą elficką runę! I to co, rysujesz w piasku? Co jest napisane? Beze mnie lub pode mną licz się ze śmiercią bystrą, lecz wewnątrz ciebie jestem życiodajną iskrą. Tak, woda pasuje. Znowu głosy. Chłopcze! To znowu głosy, ale inne. Mniej gniewne. Prosiły o pomoc. Jesteśmy tu po światło. Nie obchodzi mnie, czym są i czego chcą. Ciebie nic nie obchodzi. Masz coś do powiedzenia? Nie. Lug. Grzecznie odpowiada, jak tatuś prosi. Co się dzieje? Rony, zobacz! Ojcze? Tak? Głosy, które słyszałem, ciężko było je rozróżnić. Ale wydaje mi się, że w tle słyszałem mamę. To niemożliwe. Wiem, co słyszałem. Atreusie, dosyć. Ten wygląda inaczej. Spójrz na te rogi. Stań za mną. To nie brzmi dobrze. To nie brzmi w ogóle dobrze. To brzmi wręcz bym powiedział... To brzmi wręcz bym powiedział bardzo źle. No kurde, czemu one... Biegnę do ciebie! Spokojnie. Dobra, coś mi się wydaje, że tutaj stawiamy na, chyba na tarczę. Panowie. Rozbitka. I bitka. Piękny atak na plecy.
Taki lubimy najbardziej. Dobry strzał! Niestety nie trafiłem. O, to już jest na wykończenie. Dzień dobry! Ej, bo mi teraz młodego atakują. Gotów, ojcze! No nadal jestem za daleko. One się za szybko ruszają, żebym ja mógł im wystosować ten mocny atak. Rozpaćkał się za nim. A ty gdzie idziesz? Dziękuję bardzo. Chyba z tego, co się orientuję, to w tym mogą być jakieś właśnie troszeczkę życia. Bestiarii już zaktualizowano. Kolejny zapisek na temat ciemnego elfa. Po zamrożeniu lub osłabieniu i wyrzuceniu w powietrze ciemne elfy nie będą mogły dojść do siebie w locie. Okej. Nie podchodź do klatek. A co jest w klatkach? Lala. Draugi. Czekaj. Ja cokolwiek będę w stanie tutaj zrobić? Przygotuj się. Co? Dobra. Mam nadzieję, że było warto. Tylko mi to nic nie da, bo to jest tylko i wyłącznie jedno kłącze takie, nie? Tutaj nic nie wrzucę. 217 srebra. Jakby to zrobić, bo te chyba też się nie wbije. No właśnie, tutaj przez te kraty nie przejdę. Tak z perspektywy tutaj chyba też nic nie zrobię. A obicie tylko tego jednego... No nic mi nie da. A nie mam możliwości innej perspektywy. No nic, być może później to jeszcze przyjdziemy. Chyba, że coś jest z tej drugiej odnodze. Sam do Atreusie! Chyba, że coś jest z tej drugiej odnodze. Tylko, że tego nie da rady otworzyć. Nie ma tu żadnej dźwigni? Czy jest? A, zepsuta. Więc albo będziemy musieli znaleźć dźwignię, albo... Albo jakoś później to się wszystko wydostanie. No kolejni! No niestety, nie udało mi się naładować. I teraz! No, tutaj, pyk, do dziury. Dzień dobry. Pięknie. A mnie na to wcisnął. Spokojnie, tatuś da radę. Jeszcze który? Chciałby się zmierzyć? No. I kolejne runy. Teraz pytanie, czy też będę musiał bić w jakieś dzwony? Czy będę musiał je po prostu znaleźć? Gdzieś tu w pobliżu. Bo na pewno gdzieś tu są. Nigdy jakoś daleko nie były, nie? O! Na przykład jest jedna. Ale ona jest tam w środku. Jak ja tam mam wejść? Być może to się jakoś da podnieść? O, 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 o. Ten korytarz doprowadzi nas do świątyni? Przekonamy się. A puść to. Nie, może inaczej. Zjedźmy tym.
Zamruśmy. Puśćmy. No, nieźle. Sprytne. Bardzo sprytne. Jedna pieczęć. Druga pieczęć. Odblokowanie. No ale teraz jeszcze trzeba byłoby zebrać tamtą runę. W takim razie chyba trzeba zjechać korytarzem, może podejść. Tych. I na razie... Aha! To runa też opadła razem z nami. Dobra, w takim razie... Arteus, no i po co żeś tam wchodził jak tatuś... A tam nie wejdę, tak? Po co żeś tam wchodził jak tatuś został na górze? Gdzie się spieszysz? Cóż tym razem? Jabłko Idun. 2 z 3. Przyda mi się więcej, bo już zaczynają mi tutaj skrobać lekko patałaszki. Pyk. I lecimy teraz z tobą. Bo tu już jesteśmy dosyć niedaleko. Prawdopodobnie trzeba będzie się zająć tym, co oplata to światło, ten kamień światła. Myliłeś się wtedy. Tak. Znam głos mamy lepiej niż ktokolwiek. To była ona. Ona odeszła, chłopcze. Koniec tematu. Dobrze. Tylko, że to jest mitologia, chłopcze. To może się wszystko wydarzyć. Zastanawiam się, czy jak użyję tego koła... Aha! Czekajcie. A to cwaniaki. Patrzcie na to. Nie z tej strony. Jak schowali tutaj jedną urnę. Nie ze mną te numery. Co tym razem? Podzielone serce Alfheimu. Rzadki przedmiot zaklęcie. Muluje się maksymalnie 36%. Dobra. To my w takim razie tędy. 2 kłącza, czy więcej? Tylko 2. No okej. Gdzieś jeszcze? Tu nie. Te lustra tak złudzenie robią, że da się tam wejść. Jaki spokój. O ty gnoju, ty! O, panowie. O, panowie. Żeby mi tak syna... Źle zrobiliście. Trzymaj się, chłopcze! Walcz! Bójcie się go! Zostawcie mnie! No pchaj! Czekaj, chłopcze! Bogom daliśmy radę, wam nie damy rady? Trochę pomrozimy panu. Albo przepołowimy. Gdzie on jest? Dzięki. Gdzie on jest? Jeszcze był jeden. Chyba, że spadł na dół. Dobra, cóż to jest?
Kolejny zaktualizowany wpis. Ciemny elf wojownik. A, czyli widzicie. Czyli jeszcze jakaś inna opcja tych elfów. Dobra, tędy dam radę. Kolejne klatki. O co z tym chodzi? Jesteś pewien, że wiedźmie nic nie jest? Mam nadzieję, że nie zginęła. Wiedziała, co robi. No tak. Zaraz. Prawdopodobnie dzięki ten kryształ będziemy mogli wykorzystywać wtedy, kiedy Arteus będzie miał możliwość, wiecie, tworzenia tych światł, no właśnie, tych światłych mostów. Ojej! O, nie wiedziałem, że tu można wejść. O, jest tego więcej! Czyli pewnie w kilku miejscach jeśli trzeba... Jeśli zetniemy dość, most nad nami powinien się pojawić. Mhm. Jasne. Spodziewaj się kłopotów. Jasne. A co, sam się pojawił? Nie trzeba było w to strzelić? Okej. Okay. Tędy nie wejdziemy, co? Ale tędy wejdziemy. Charakterystycznie runami zaznaczone. No. To wygląda jak miejsce, w którym... O, właśnie! Dzień dobry! Pierwszy! Spokojnie, robię finishera, nic mi nie będzie. Ty, koleżko! Nie chciałbym dostać w pierdziel. Oho! Co to jest? Ja się pytam. Nie wiem! Zrzucić coś na niego! Okej, to nie działa. Chyba widzę. Widzę. O, właśnie. No tak, tak, super. Przystajmy to przeciwko niemu. Tylko musi się otworzyć, niestety. Kurde. Ej, a co to jest to? Dobrze, ale dobra, coś z niego wypada. Rany! Nie wiem, co się zadziałało! Dawać go! But! But! Dobra, spokojnie. Nic się nie dzieje. Spokojnie, tutaj jesteśmy bezpieczni. No, otwórz się, otwórz się. Nie, jeszcze ci przylecieli. No weźcie się. Odstosunkujcie ode mnie. Uwaga, ojcze! O, oni też dostają coś. Obrażeń. No spokojnie, słaby punkt. Się muszę uleczyć, ty. Słaby punkt, słabym punktem, ale... O! Bardzo dobre miejsce sobie znalazłem. Ty. Pięknie. Ktoś jeszcze tutaj został? Nikogo nie ma. Jakiś nowy wpis, bo chyba o tym jeszcze właśnie, bestiariusz zaktualizowano. Ciemny elf wojownik. Nie. Kto
ktoś nowy. Zachowaj czujność, chłopcze. Dodam nową poradę, ale jeszcze inny... Powinien być zaklonowany... Właśnie, bestiariusz, nowy wpis. Pradawny, kamienny. To jeden z pradawnych, aż ciężko uwierzyć. Czy mama wiedziała, że wciąż istnieją? Podobno powstali u zarania dziejów z ciała samego Emira. Ale co to dla nas, prawda? Podzielone serce Alfheimu. Pięknie. Serce pradawne. Też nam pewnie będzie potrzebne do jakichś super ekstra ulepszeń później. Nawałnica, szybki runiczny atak. Pokaż mi to. Szybki wirujący atak, który odrzuca pobliskich przeciwników i zdaje poważne obrażenia. To mogło być interesujące. Tylko 40 sekund odnowienia. Ale dobra, weźmy to, będzie coś nowego. Dzień dobry, czy można? Nie można? Okej, to może po prostu. Naciśnij kółko. Sprytne. Voila! Zwróciliśmy główny most! Musimy wrócić na górę. Pytanie, czy tą samą ścieżką? Bo nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, młody, ale po lewej też pojawił się most, a ja widziałem tu jakąś... znajdźkę. Nowy okaz do kolekcji. Łup wojenny. Dobra, chodź, młody. A tu tą samą drogą będziemy wracać chyba, nie? Winda. Nie tylko mosty. Może przeniesie nas na górę. Chodź, chodź. Myślałem, widzicie, żeby nie trzeba strzelić w ten klejnot, żeby się otworzyły te wszystkie klatki. Ale je prawdopodobnie też będzie można jakoś otworzyć. Bo nie wierzę, że nie można się do niej dostać. Zwłaszcza, że jak tam są jakieś łupy. Niebieskie drzwi! Udało nam się! Gdzie ty widzisz niebieskie drzwi? Poka, poka. A, są. Okej. Wiesz, nigdy się nie przyzwyczaję do chodzenia po świetle. Całkiem dziwnie, jakby nagle zgasło, to wiesz. Drzwi nie mają szczeliny. Co? Mamy problem. Nie mają szczeliny, nie ma klucza, wiecie, o co chodzi, nie? Te drzwi się nie otwierają. Halo? Nie rozumiem, po co komu nie działające drzwi? Halo? Na pewno ci ktoś otworzy. Znajdziemy inną drogę. Zwłaszcza po tym, jak rozwalili nam... kolejne most. Dzwony. Skrzynia Norn musi być blisko. Ulala. Czyli mamy skrzynię, gdzie tutaj jest N. To jest jedno. Tam jest C. Gdzie jest ostatni? A, i tu jest. Damy radę stąd dorzucić tam? Damy, dobra. Dobra, dobra, dobra. Ej, nie! Nie dam rady tak szybko tego zrobić chyba. A to ciekawe. Może z tej strony? Nie, z tej strony nie widzę tamtej. Ja muszę zrobić tak. No i... No... No to wam powiem. Ona strasznie szybko wraca, widzicie? Tu jest coś, mi się wydaje, że one mają cooldown na przywracanie się. Tak. Miały różny cooldown, po którym wracają do swojego normalnego stanu. Dobrze wiedzieć, czyli znowu coś nowego. Z
Super. Udało ci się zebrać 3 rogi krwistego miodu. Zwiększa się maksymalna wartość szału. Pięknie. Prawie tyle samo, ile życie. W ogóle bardzo dużo się zwiększa życie, czy tam szał, po zebraniu takich przedmiotów. Zazwyczaj to były w grach różne takie subtelne zmiany. Znowu ten krasnolud. Mały pasek. Sindri? Ej, Sindri! Mamy coś ciekawego. Naprawdę? Uwielbiam ciekawe rzeczy. No, na przykład... Co to jest? Zaraz. Zabiliście pradawnego? Tak. Tak. Było... ciężko? Tak. Czy to... wszystko, co mi powiesz? Tak. Odblokowano nowe przepisy. A jakież to? Chętnie się rozerwę. Poka, poka. I widzicie? I tutaj mamy... rzadki przedmiot i potrzebne nam są 3 serca pradawnego, żeby to kupić. Nie dość, że pieniądze, to jeszcze nam są potrzebne konkretne surowce do tego, żeby kupić takie rzeczy. Tak samo tutaj, szczątki pradawnego 8, my mamy aktualnie 5. Gniazda zaklęć, czyli jeszcze musi taka rzecz posiadać gniazdo zaklęć, żebyśmy mogli to sobie pasuje, wyekwipować. Co? Tędy. Dobra, coś tu jeszcze jest? Jakaś skrzynia? Nie, ale tutaj jest historia. Tu, łowcze. Dawaj, młody. Kolejny. Gigant czarownica. Zwie się Gryo. Miała jakieś wizje. Odyn zabił ją dla księgi? Może. Na każdym ołtarzu przedstawiono historię legendarnego giganta. Znajdź wszystkie ołtarze. Spokojnie. Znajdziemy. Prędzej czy później, jak nie, no, przy pierwszym przejściu, przy drugim. Jak Sindri nas wyprzedził? On i ten niebieski podróżują nadzwyczaj szybko. Mi się wydaje, że odegrają... Jesteśmy. Odegrają jeszcze... O, serio. Oczywiście. Niech zgadnę, chcecie ze mną walczyć. O, kim ty znowu jesteś? A ty jesteś jakiś taki twardszy. I ostatni strzał. Przeleciało przez nich wszystkich. Nie warto strzelać właśnie w tego drugiego zawsze. Dzięki temu powraca przez wszystkich, co są przed nim. Zrobimy to tak już na odległość. Dostał w kostkę. No. I panowie, żeby mi to był ostatni raz, przecież wiecie, że zawsze dostajecie po dupie. Musisz się wiele nauczyć. Ale co tu jest? Skrzynka chyba, co? Nowy wpis? Ciemny elf przywoływacz. No tak, bo on właśnie jakoś dziwnie przywołał tych ugusów swoich wojowników. Podoba mi się to, że im dalej zostawiliśmy topór, tym dłużej on do nas później leci. Nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę. No naprawdę, jeszcze ty! Dobra, najpierw te małe zgredy. Będą strzelać. Z tyłu? O, tutaj, okej, okay, dobra. Dobry. Tu jeszcze jedna mątwa chodno. Chyba wszyscy. Zawsze dostajemy później expa, nie? Jak uda nam się całą falę rozwalić. To trochę szału, chociaż szału mamy już full. Ja tego szału nie wykorzystuję tak często, muszę go częściej wykorzystywać. Robi wrażenie. Co robi? O, tam jest coś do przeczytania, przeczytasz? Co to znaczy?
Przed ciemnością chroni cię światło. Chyba się nie popisali. Co? Nie wiem, co to miało znaczyć. Ale wygląda mądrze. Niestety nie. Aha. Czyli nie tylko to trzeba zniszczyć. Prawdopodobnie z innej perspektywy trzeba będzie to obić, bo tylko i wyłącznie widzę jedno. A, tutaj też widzę coś, proszę bardzo. Dzień dobry. Nic więcej, czyli w takim razie środkiem. No co ty tak przeskakujesz w jedną i drugą? O, widzicie? Tu jest chyba ten drugi, a my musimy przyciąć dwa. Tu nie. O, źle się ustawiłeś. Wszystko? I teraz prawdopodobnie powinna nam się odblokować chyba tamta skrzynia, co? Tak. Nie zostawimy jej tutaj. Bo w środeczku... Proszę, proszę. Runiczny pas wojenny. Runy 12, obrona 10. Poziom drugi. No, powiem szczerze, że tutaj... Tutaj już mamy całkiem duży progres w stosunku do tego, co mieliśmy. Niestety siła nam spada, ale myślę, że można by było sobie założyć lepsze portki. A, co to jest? Naprawdę tu nie mieli dla gości na przykład, nie wiem, jakieś windy, schodów. W taki sposób tu trzeba się poruszać? Tam, światło. Zasłonili je tym czymś. Czemu to zrobili? Spójrz, kolejny elf światła. I coś mi się wydaje, że niedługo on tu będzie. O nie! Czemu go zabijają? Nic nie zrobił. Nie wiesz tego. Widzisz kres tej wojny, chłopcze. Nie wiesz, co doprowadziło do tej chwili. Ale on się nawet nie bronił. To był jego wybór. My dokonujemy swoich. No, my się bronimy i oczywiście nie ma opcji, że się nie będziemy bronić. Zaraz ich tu wszystkich przetrzebimy. Dzień dobry, panowie. Panowie coś brzydkiego zrobili przed chwilą i mi się to nie podoba, wiecie? O ty gnoju! O, panowie! Za tobą! Odciep się od niego! Pięknie. Szał. Światło jest blisko. Szukaj drogi do środka. No prawdopodobnie ten, co? Tylko też trzeba będzie zamrozić. A! Wystarczy jedno? Udało się! Spójrz! Kolejne mosty! Chodź za mną. To wygląda trochę jak miejsce, gdzie protosi mogliby urzędować, co? Tędy nie przejdę, bo jakaś narośl jest. Oho! Uważaj, ojcze! No co? Uważaj, no bez przesady, na takie małe płotki. Bez przesady. Załatwione! Proszę cię. Tędy nie, czyli jest jedna, tylko wyłącznie jedna droga. Najpierw te małe gnoje. Panowie! Zamrażanie! Zostawiam!
Ilu tam jest za mną? Dobra, już wiem, nie chcę wiedzieć. Ej, ale to jest taki. Jezus Maria. Coś tu się odpierdzieliło. Jest ciemno. Pięknie. Troszeczkę trzeba asekuracyjnie zagrać, z tego względu, że mam bardzo mało życia. No, kolego. Spany. No nie! Dobra, przywołacza najpierw trzeba wybrać. Spokojnie. Dobra, który to jest przywoływać? Ten. Pięknie. I... No nie do końca to chciałem. Jeszcze tylko jeden. Dobra, ostatni. Ile twojego życia nędznego, ale to jest trzeci poziom w ogóle, gość. Wow. Potrafią przykrzyć życie. Dwa. Coś mi się wydaje, że będą trzy. Tak, jeszcze gdzieś dalej. Jeszcze gdzieś dalej. I o właśnie, podczas walki widziałem, że coś tutaj wisi. Pieniążki? Tak, 325. Dobra, słuchajcie, to było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapę w górę i zostawcie komentarz. Będę bardzo, bardzo wdzięczny. A my widzimy się następnym razem w kolejnym odcinku już jutro. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.